Naszymi sponsorami jest Rada Rodziców, Środki z Unii Europejskiej i Samodzielny Bizon. Strategia konkurowa. Będą niskie ceny, wysokiej jakości produkty, świeże. Jeśli jesteś naszym klientem, to dostaniesz koszulkę z naszym logiem za free. Zapraszamy w każdej szkole podstawowej w Polsce. No brawo. Tylko dziś gorące lody, smacznego, rzeczywistego.
udław się. Nasz przeciw uczestniczy w akcji polskiego rządu. Jest gruz! Nasz sklepik nazywa się Buła. Naszą misją jest zadowolić klienta. Nasze strategie to chcemy obsługiwać uczniów i nauczycieli. W naszej ofercie będziemy sprzedawać bułki do nowej roboty, drożdżówki, jogurty, andruty, galaretki, paluszki z sezamem, prażony ryż, soki owocowe oraz wodę mineralną. Dofinansowanie zdobędziemy od samorządu szkolnego, z kiermaszy szkolnych i będziemy współpracować ze sklepikiem szkolnym i piekarnią. Główną korzyścią dla klientów będzie hybryda, czyli połączenie niskich cen i wysokiej jakości. Zapraszam do sklepiku Buła. Myślę, że pan podobnie jest na tego. Nasz sklep nazywa się Maciuś. Nasza misja to zaopatrzenie uczniów i pracowników szkoły w jedzenie i materiały na uczenie się. Naszymi klientami jest to wszyscy uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. Nasze produkty są spożywcze, takie jak na przykład bułki i inne rzeczy do jedzenia. I sprzedajemy jeszcze poradniki, które pomagają słabo uczącym się uczniom. Na rozpoczęcie tego projektu weźmiemy pożyczkę od szkoły. Będziemy ją spłacać regularnie co miesiąc w ratach na pomaganie słabszym uczniom. Nasz plan rozwoju to samodzielne otwarcie sklepiku. W przyszłości może zrobimy sieć sklepików na całą Polskę, a może nawet Europę i dalszy świat. A potem jest szansa, że założymy stronę internetową www.maciuś-sklep.pl. Strategia konkurowania. Korzystnie dla naszych klientów będzie hybryda, czyli połączenie niskich cen i wysokiej jakości. Będziemy sprzedawali tylko polskie produkty. Dziękujemy za uwagę. Nasz sklep nazywa się Rozmaitość. Nasze hasło to zdrowo i kolorowo. Sprzedajemy zdrowe soki, jedzenie, koktajle, przybory do uczenia się. Nie sprzedajemy niezdrowych słodyczy oraz rzeczy, które szkodzą zdrowiu. Zamierzamy współpracować z wyglądem. Pieczywo pieczemy na miejscu. Kapitał, składniki, składki uczniów obsługujemy niezadowolonych klientów. Niskie ceny, wysoka jakość. Dziękujemy za uwagę. Thank you.
Mikołaj. Dziękujemy. My, krówki, zaprezentujemy Wam nasz pomysł na sklepik szkolny o nazwie Żeluś i Spółka. Naszą misją jest wspominanie przed uczniom i nauczycielom. Kierunek rozwoju. Obsługujemy uczniów i nauczycieli. Oferujemy żelki, lizaki, gumy, czekoladki, soki, fasolki wszystkich smaków, rozrówki, pączki, jogurty i kanapy. Metoda rozwoju. Pieniądze ze sprzedaży gazetek naszych oszczędności i akcji promocyjnych. Współpraca z Haribo i NIM 2. Strategia konkurowania. Niska cena, dobra jakość produktu, hybryda. Naszym sklepikiem szkolnym celem jest uszczęśliwienie uczniów. Naszą ofertą jest sero, słodycze, artykuły szkolne, ciasta domowe, ściągi, wypieki domowe, ciasta domowe i kanapki. Można kupić soki jabłkowy, lizaki, cukierki oraz suwarki o różnych smakach, na przykład pizzy. Niskie ceny. Wysoka jakość. 5 zł duży podpor, a 3 zł średni. 2 zł mały. W naszym sklepiku najważniejsza jest, żeby uczeń był zadowolony, żeby było można w spokoju zjeść. Jeszcze zapraszamy na przerwy filmowe, na których można usiąść na kanapie i oglądać jakiś film. Dziękujemy za uwagę. Chciałabym zwrócić uwagę na tą ofertę, bo ona najbardziej odpowiada potrzebom uczniów. Zauważcie, że to jest wszystko. Od ściąg, a kończywszy na tym, że można sobie obejrzeć coś, prawda? W spokoju. Już nie mówię o tych tradycyjnych produktach spożywczych. Tak więc ta oferta to wcale nie dlatego, że jest ostatnia, chyba podoba mi się najbardziej. Bo istotą biznesu jest to, żeby zaspokajać, uszczęśliwiać kogoś, czyli zaspokajać część potrzeby. Czyli najpierw myślicie sobie, co tak naprawdę potrzeba jest uczniom. I wydaje mi się, że to jest wszystko. Aczkolwiek to oczywiście tak? Kwestia też intuicji. I łącznie z rozrywką taką intelektualną, taką filmy, czy coś dla ciała, coś dla ducha. Bardzo dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję również za wszystkie Wasze wspaniałe pomysły. Dziękuję, że poradziliście sobie z tym wcale niełatwym problemem. Wiadomo, że wchodzicie dopiero w świat strategii. Wiem, że pewne rzeczy może jeszcze dla Państwa były niezrozumiałe, dla Was, moi drodzy młodzi studenci, ale naprawdę jestem pewna, że początki, mimo że trudne, będą owocowały w przyszłości. Trzymajcie, interesujcie się biznesem, popatrzcie na Wasze sklepiki szkolne, a nuż Was ta wasza biznesmena już się zakończyła. Dziękuję. A Wy wracajcie szczęśliwie do domu, że po biznesowi sprawy.